Cześć, tu Witek z Bantu Tribe. Ubiegłym razem mówiliśmy o liczeniu rentowności szkoleń sprzedażowych. Poproszono mnie więc, żebym powiedział parę słów o ich efektywności. No to będzie o efektywności. Zapraszam. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to nie martwcie się, zobaczycie go sobie później. I w ogóle zachęcam do zasubskrybowania naszego newslettera. Wtedy te filmy, zamiast polować na nie na YouTubie, to będziecie raz na 2 tygodnie mniej więcej otrzymywać do swojej skrzynki mailowej, czasami raz na tydzień, link do takiego filmu razem z krótkim opisem. Generalnie tą listę co do zasady nie wysyłamy nic więcej, także możecie się zapisywać bez obaw. Link jest w opisie. Dla ułatwienia podaję tutaj one2tribe.great, pisane gr8.com. A teraz do Adremu. Co to jest model Kirkpatricka? Firmy robią masowo szkolenia i dobrze jest mieć jakiś sposób ustalenia, czy te szkolenia w ogóle mają sens, czy nie mają sensu, czy są dobre, czy są słabe, czy działają, czy nie działają. Odpowiedź na pytanie, jak to robić, przynajmniej do pewnego stopnia została udzielona bardzo dawno temu, bo już w 1959 roku pan profesor Donald Kirkpatrick opublikował takie 4 artykuły, które zebrane razem tworzą taki 4-poziomowy model oceny efektywności szkoleń, nazywany w skrócie modelem Kirkpatricka od nazwy autora. Co to są za 4 poziomy? Pierwszy poziom to jest poziom, który się nazywa reaction, czyli reakcja. Czyli po prostu pytamy uczestników, czy im się podobało, czy uważają to szkolenie za wartościowe, czy to jest to, czego się spodziewali. Generalnie ich pytamy, jak było. Jeżeli odpowiadają, że było git, to znaczy, że szkolenie było git. Drugi poziom to nazywa się learning. Czyli nie tylko pytamy tych uczestników, jak było, ale też sprawdzamy, co się nauczyli. Jak sprawdzamy, o tym za chwilę. Trzeci poziom, behavior. Oprócz tego, że się nauczyli, to patrzymy, czy stosują. Na przykład wytłumaczyliśmy ludziom, że należy się nie spóźniać do pracy. I oni zrozumieli, że należy się nie spóźniać do pracy. No to pytanie, czy się przestali spóźniać, tak? No i ostatni poziom, najwyższy, results. To jest osiągnięcie celów biznesowych, z których najwyższą formą jest liczenie rentowności ze szkoleń, czyli tego, co było w poprzednim filmie. Więc to, co będzie dalej, generalnie będzie trochę nudne, w związku z czym, jeżeli nie chcesz słuchać o efektywności, a interesuje cię tylko ten najwyższy poziom, to w tej chwili proponuję, wyłącz ten film, zapisz się na nasz newsletter, otrzymasz tamten do skrzynki albo poszukaj go sobie na naszej playliście na dole. Jeszcze jesteś? No dobra, to skoro jesteś nadal, to w takim razie omówię te 4 poziomy po kolei. No dobra, poziom 1. Reaction. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Przygotowujemy dla użytkowników ankiety. To są takie ankiety po szkoleniu, w których ich pytamy, jak im się podobało, czy ta wiedza, którą zdobyli, jest dla nich użyteczna, czy to było to, co chcieli i tak dalej, i tak dalej. Generalnie z mojego osobistego doświadczenia wynika, że ta metoda jest kompletnie do kitu. Dlaczego? Dlatego, że przeciętny użytkownik z reguły będzie kierował się swoją sympatią do trenera. W związku z powyższym trener w trakcie szkolenia będzie zabiegał o to, żeby go użytkownicy polubili, bo wtedy wypełnią ankiety po jego myśli. Oczywiście możemy zadać tam podchwytliwe pytania, ale użytkownicy nie są głupi, będą doskonale wiedzieli, na czym ich podchwytliwość polega i tak będą kierować się sympatią do trenera. Teraz ja to w swojej praktyce szkoleniowej widziałem bardzo wiele razy. Wygląda to mniej więcej tak. Przychodzi trener na szkolenie, coś tam wyjaśnia, a następnie mówi, no dobrze, to teraz kto mi powie, jak się robi technikę taką i taką. Proszę może, nie, Marcin, tak? Wstaje Marcin, coś tam opowiada i załóżmy dla przykładu, że mówi kompletne bzdury. A to normalnie, gdyby był w pruskiej szkole, to by go wzięli do tablicy, strzaskaliby go linijką po łapach i postawili do kąta i kazali klęczeć na ziarnach grochu. A co robi nasz trener? Mówi, no bardzo interesujące, jakie innowacyjne spojrzenia, droga grupo, a co wy myślicie? Jak do tego dołożymy jeszcze, że się napiją piwka po południu między 1. a 2. dniem szkolenia, to wysokie noty w ankietach są gwarantowane.
A wiedza, no cóż, użytkownicy nie dostają uczciwej informacji zwrotnej, tylko dostają sympatyczną informację zwrotną. Co to oznacza? Oznacza, że zastosowanie metody ankietowej i opieranie oceny skuteczności szkoleń na tym, czy się użytkownikom podobało, czy nie podobało, nie tylko jest mało wiarygodne, ale jest przeciwskuteczne, ponieważ w tym mechanizmie będzie obniżać jakość szkoleń. No, ale być może wy macie inne doświadczenia z tym związane. Może to u was działa. Ja nie mówię, że nie. Jeśli tak jest, to zapraszam. Zlinczujcie mnie na dole w komentarzach. Skoro poziom pierwszy się nam nie podoba, a w każdym razie mnie, to co powiecie na learning? No chyba jeżeli kompetencje wzrosły, to jest dobrze, prawda? Znaczy, po to wysyłamy ludzi na szkolenia, żeby nabrali umiejętności, więc jak nabiorą tych umiejętności, to super, tak? Może i tak. Ale pytanie, jak to zbadać? Literatura fachowa mówi o tym, że należy robić testy. Testy są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, robimy pretesty i posttesty. To jest jakby pierwsza grupa. Czyli robimy test z jakiegoś kawałka wiedzy, na przykład procedury obsługi klienta XYZ. Testujemy ludzi przed, pyk, robimy szkolenie jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe i testujemy ludzi po. No i jeżeli rozwiążą test po lepiej niż rozwiązali przed, znaczy, że wiedzy im przybyło i jest dobrze. No jeżeli to dotyczy procedury albo jakiegoś standardu BHP, albo jakiejś wiedzy encyklopedycznej, to okej. Ale znowu, w mojej praktyce bardzo często ja się spotykałem z sytuacją, że dostarczałem wiedzę, o której organizacja, którą szkoliłem, wcześniej nie miała zielonego pojęcia, no to kto miał zrobić te testy? No oczywiście ja je robiłem. No i już wracamy znowu do naszej obserwacji z pierwszego punktu. Jeżeli trenerzy mają konstruować testy, które mają sprawdzać ich własną skuteczność, to tworzymy system, który nakłania trenerów do robienia testów tak, żeby zawsze wyszły malinowo. Czy to jest dobre? No to nie jest zbyt dobre. Wydaje mi się, że ta metoda nie zawsze jest skuteczna, mówiąc naprawdę oględnie. Drugie podejście do testowania to jest testowanie z użyciem grup kontrolnych. W tej sytuacji robimy test generalnie po szkoleniu, przy czym na szkolenie idzie połowa populacji, a druga połowa na to szkolenie nie idzie. No i teraz teoretycznie, jeżeli zobaczymy, że ci, co byli na szkoleniu, lepiej rozwiążą test niż ci, co nie byli na szkoleniu, no to możemy ogłosić, że szkolenie zakończyło się sukcesem. Czy to jest dobre? Nie, to nie jest dobre, bo po pierwsze dziedziczy wszystkie problemy tego pierwszego podejścia, czyli co do zasady przynajmniej w części szkoleń to trener będzie układał te testy i wiadomo, jak je będzie układał, a przynajmniej jaką będzie miał pokusę, jak je ułożyć. A po drugie, wyłonienie grupy kontrolnej wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami i już o tym mówiłem w poprzednim filmie, więc znowu zachęcam. onetotribe.great.com. Zapiszcie się na newsletter i obejrzyjcie ten poprzedni film. Ja nie będę się powtarzał. Co do zasady, wyłanianie grupy kontrolnej jest dobre tylko teoretycznie. No i jest jeszcze trzecia trudność z testami. Trudność z testami polega na tym, że bardzo często mamy do czynienia z wiedzą, której nie da się wytestować. I co wtedy? No bo na przykład, jeżeli ja uczę ludzi kodeksu drogowego i oni mają się wyrypać na pamięć, nie wiem, znaków drogowych, no to sprawa jest prosta. Robimy test z tych znaków drogowych i de volai, jak mawiają Francuzi. No ale jeżeli na przykład byśmy chcieli nauczyć ludzi pływać, jeździć na rowerze albo jakiejś tego typu umiejętności, nie wiem, wchodzić na słup wysokiego napięcia, no to testy nie za bardzo. Może jakieś egzaminy albo testy sprawnościowe, no ale nie takie typu kartka i długopis. Więc
Nie zawsze. A jeśli chodzi o, nie wiem, techniki prowadzenia prezentacji, techniki prowadzenia rozmowy telefonicznej, jakieś metody sprzedaży, metody reagowania na trudne sytuacje sprzedażowe. No tutaj testy są raczej bezużyteczne, ponieważ cały smaczek polega na tym, że to trzeba zrobić natychmiast, bez zastanawiania i w sytuacji pewnego stresu i w reakcji na zachowanie klienta, które jest często nieoczekiwane. No kiedy idziemy na test z jakiegoś zagadnienia, to jednak oczekujemy, o czym to będzie. W prawdziwym życiu to może być niespodzianka. Więc tutaj mamy kolejne ograniczenie, jeśli chodzi o testy. Ciekawie robi się, kiedy dochodzimy do poziomu trzeciego, czyli do poziomu zachowań. No bo tak, chcemy, żeby ludzie czegoś się nauczyli, po to, żeby potem stosowali to w praktyce. No więc jeżeli zaobserwujemy, że stosują to w praktyce, to będzie git, prawda? Chcieliśmy, żeby coś robili, więc robią, trener odwalił robotę, wcześniej nie robili, teraz robią, super. I to znowu jest fajne, tylko bardzo trudne. Co mówi literatura fachowa? No literatura fachowa mówi o tym, że tutaj sprawdzają się znowu takie metody oceny, a najlepiej oceny pomiędzy pracownikami czy oceny przez menedżerów. I jako taka rekomendowana metoda to jest ocena 360 stopni. No i teraz znowu, jak tutaj na tym poziomie mieliśmy testy i kupę papierów, to tutaj przy ocenie 360 stopni co robimy? Dokładamy jeszcze więcej papierów. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że ocena 360 stopni zabiera bardzo dużo czasu. Znaczy my musimy najpierw przeszkolić ludzi, potem oni muszą to wdrożyć, potem musimy zrobić im tą ocenę 360 po jakimś czasie. Cały proces jest długotrwały i kosztowny. W praktyce, jeżeli ja dzisiaj postanowię, że będę robił program szkoleniowy, który zwieńczę tą metodą 360, znaczy jej wyniki będę miał, nie wiem, za rok, za półtora roku, może szybciej, tak? Może wy potraficie to szybciej zrobić, a ja błądzę tutaj we mgle. Zlinczujcie mnie w komentarzach. Natomiast wydaje mi się, że to jednak jest dosyć kłopotliwe. I to w praktyce bardzo często jest tak, że robimy szkolenia wtedy, kiedy mamy jakiś problem. Jeżeli mamy jakiś problem, to chcemy go rozwiązać już, tak? Jak przychodzi do mnie prezes jako do szefa sprzedaży i mówi, potrzebuję więcej strumienia, bo tego oczekują udziałowcy, sytuacja i tak dalej, większego strumienia gotówki, to ja muszę przeszkolić ludzi na wczoraj, a sprzedawać to oni muszą w ogóle od przedwczoraj. A nie tam, że ja teraz będę myślał, planował, potem robił ocenę 360 i za rok może coś zauważę. Ja muszę mieć wynik natychmiast. Jeżeli mam problem, to muszę rozwiązać ten problem błyskawicznie. I znowu, ta metoda jest trochę zbyt powolna. No chyba, że użyjesz naszej platformy. Wtedy my możemy te mikrozachowania nawet wyłapywać praktycznie w czasie rzeczywistym i liczyć zwrot z inwestycji. I tu chętnie zrobię demo. Zajrzyj na naszą stronę onetotribe.pl, tam zostaw swój adres e-mail i wtedy się skontaktuję. Natomiast jeśli nie masz takiej platformy, no to to może być długotrwałe, skomplikowane i bolesne. No i wreszcie dochodzimy do ostatniego poziomu metody Kirkpatricka, czyli liczenia zwrotu z inwestycji bądź innej oceny realizacji celów biznesowych. Czyli mamy jakiś twardy wskaźnik, na przykład odsetek first contact resolution, odsetek klientów powracających, wysokość sprzedaży produktu wysokomarżowego, jakiegoś akcesorium do produktu głównego i tak dalej. To jest twardy wskaźnik. Bierzemy ten twardy wskaźnik, patrzymy, jaki on powinien być. Robimy szkolenie punktowo nakierowane na tą konkretną kompetencję czy to konkretne zachowanie. Następnie patrzymy, czy ten wskaźnik rośnie. I to możemy robić dosyć szybko, a jeśli użyjemy do tego odpowiednich narzędzi, do czego bardzo zachęcam. Tylko nie będę o tym już więcej mówił, ponieważ jest cały kilkunastominutowy film sprzed paru tygodni temu poświęcony, dlatego odsyłam was do niego. Jeszcze raz zachęcam do newslettera onetotribe.com. Zapiszcie się i wtedy na pewno ten film was nie ominie. No dobra, to teraz krótkie
żołnierskie podsumowanie tego, o czym mówiliśmy. Najbardziej popularnym sposobem pomiaru efektywności szkoleń sprzedażowych jest model Kirkpatricka z 1959 roku. Proszę bardzo, 4 poziomy. Reaction, Learning, Behavior, Results. Pierwsze 3 są do niczego. No, może behavior, ale generalnie pierwsze 3 się nie nadają. 4 results się nadaje, ale jest dosyć trudny do przeprowadzenia bez narzędzi. Uważacie, że taka brutalna krytyka uznanej metody jest zbyt odważna? Może i jest, ja się nie boję. Natomiast jednym z krytyków tej metody, może nie wprost, był sam Donald Kirkpatrick, który w roku 2000, w latach 2000 w każdym razie, wspólnie ze swoimi dziećmi, którzy tam jakby kontynuują jego dzieło, opublikował aktualizację metody Kirkpatricka, dokładając jeszcze kolejne czynniki do poszczególnych 4 poziomów. I ta zmodyfikowana metoda, ona jest sensowna. Ona mi się naprawdę podoba, ponieważ ona dodaje to, czego w tych pierwszych punktach zabrakło. I o tym będzie w następnym odcinku, który wrzucę Wam za tydzień lub dwa. Jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania onetothrivegreat.com, a tymczasem odmeldowuję się.